Piękny, rześki, mglisty poranek, w którym to ja oto was witam z takiej oto perspektywy. Dzisiaj ujeżdżamy klasa z agregatem uprawowym Cockerlin. Uprawiamy po rzepaku, pole, które już było raz zrobione wcześniej agregatem głęboko uprawowym. Teraz to, co my robimy, to po prostu wyrównujemy powierzchnię po tymż właśnie agregacie. Robimy to w sumie od wczoraj. Robię to od wczoraj. Wczoraj zacząłem. Popołudniem, czyli około godziny 16. Ale wczoraj też kilka perturbacji się zdarzyło, bo sobie agregat ustawiam. Bo wczoraj na przykład mieliśmy problem z case'em. W case'ie pojawił się wyciek oleju. Ja tam uprawiałem blisko właśnie case'a. Ten operator, co jeździ case'em, przejeżdżał z jednego pola na drugie przez drogę i zobaczymy właśnie, że jest na drodze olej. Pojechałem na pole, mówię do niego, czy ty czasem wycieku nie masz. On mówi, mam, ale to taki delikatny z siłownika, gdzieś tam wcześniej się coś lało. Ale mówi, to na razie ten, to na razie nic takiego. Ja mówię, to jest coś gorszego. Zobaczcie, jaka ta fura fajna stoi. No tutaj obok takich mieszkań robimy pobudkę z rana w sumie, bo ludzie śpią. Stoi tam błękitny Hyundai i30N. Fajny taki koreański hot hatch. Dosyć świeża konstrukcja, kilkuletnia. Ale to, co oni zrobili, wprowadzając to auto na rynek, no to jest, kurczę, moim zdaniem majstersztyk. Wspaniałe auto, ale nie o tym. Tak, i mówię mu, że jest wyciek. On mówi, no że z tego siłownika. Ja mówię, to nie z siłownika, chyba, bo to coś większego. Chodzę pod tego case'a, rozumiecie, a on cały olejem zażygany. Ja mówię, zobacz, olej zapierdziela, leje się. On mówi, kurczę, faktycznie. I mówi, co to będzie? Ja mówię, nie wiem, mówi, dzwoń do szefa, pytaj. Ja mówię, to przecież, kurczę, nie w mojej gestii takie rzeczy. No to dobra, zostawiłem go, zadzwonił do tego szefa, dzwoni do mnie za chwilę. Mówi, no, mówił szef, czy byśmy mogli sami ewentualnie sprawdzić i namierzyć miejsce tego wycieku. Ja mówię, to na serwis nie można zadzwonić. No, zanim oni przyjadą, a to może jest po prostu przewód niedokręcony. Ja mówię, no to dobra, spoko. Wlazłem pod tego case'a. Ja mówię mu, no jedyne co możemy zrobić, jest coś tam działać z hydrauliką, opuszczaj albo podnoś ten agregat, jak będę patrzył, co się dzieje. No i tylko wlazłem po niego, jak tym olejem nie pierdzielnie. Cały byłem w oleju uwalony, od stóp po głowę. Włosy tłuste. No ale kurczę, no nie widzę skąd, znaczy widzę mniej więcej z jakiego miejsca, ale to taka mgła wskutek tego ciśnienia oleju, że nie szło za pierwszym razem namierzyć. Mówię mu, dobra, mniej więcej wiem, w którym miejscu przesunąłem się, dawaj jeszcze raz. No on jeszcze raz zrobił to samo, widzę, leje się pomiędzy dwoma przewodami. Wsadziłem mu łapę, poprosiłem go, żeby zrobił to jeszcze raz. No i znalazł się. Znalazło się miejsce. I proszę ja was bardzo, lało się po prostu z przewodu gumowego, który był, przechodził po prostu w takim kontakcie z przewodem metalowym i się obrobił i zrobiła się dziura. Dzwonimy do szefa, że mówi, czy jesteśmy w stanie to zdemontować. My mówimy, no że pewnie jesteśmy. Mówi, no zdemontujcie i ten. I ewentualnie jutro się pojedzie go zakuć. Także ja wczoraj spędziłem pod case'em kilkadziesiąt minut, demontując ten przewód, zdjąłem go, opierdzielony cały w oleju. No i tak, dziura w przewodzie. Case na razie uziemiony, stoi sobie na trawce. A ja uprawiam, tak jak mówię, od wczoraj uprawiam, zacząłem, wczoraj dużo jakoś strasznie nie zrobiłem. A dziś zaczynam, no już do większej intensywności, zacząłem z samego rana. Ustawiam sobie jeszcze, bo tutaj ciśnienie jest na takim manometrze. Dzisiaj jestem właśnie na pierwszym kawałku i cisnę od samego rana. Jest sporo pól do uprawienia, sporo hektarów.
Więc będzie co robić. Ja jestem teraz na takim bloku 3 kul obok siebie. Później jak to skończę, będę potrzebował raczej eskorty. Chyba że samemu jakoś powoli przejadę. I ciśniemy. Mike, czyli operator tego klasa, ma cały weekend wolny. My dzisiaj mamy sobotę, więc dzisiaj i jutro raczej spędzimy tutaj za kierownicą tego sprzętu. Fajną to robotę robi, fajnie to uprawia, bo to chodzi o wyrównanie terenu pod siew. Tak też właśnie czynimy. Wczoraj chłopaki kosili pszenicę, jeszcze nie wiem, czy czasem łubinu nie zaczęli, więc też był intensywny dzień. Wczoraj było bardzo gorąco, ja jeszcze rano kończyłem orkę, a później przyniosłem się właśnie tutaj. Już wróciłem do was. Musiałem pojechać oczywiście case'a poskładać, za kuli przewód nowy, więc trzeba było. Więc trzeba było ten przewód założyć, oczywiście znowu się uświnić, byście nie mieli wątpliwości. No nie jest to lekka, czysta i przyjemna praca. Ale już założony, case już ruszył, nie ma dzisiaj głównego operatora case'a. Ma wolny, ale jeździ taki kolega. Kolega co najlepszy, który tutaj pracował na stałe jakiś czas. Gdy ja się zatrudniałem, on się tutaj zatrudnił. Ale był przez krótki moment, popracował trochę i chyba warunki płacowe mu nie odpowiadały i wrócił do swojej starej pracy. Ale z racji, że on tutaj jest znany, jest też właśnie kolegą tych chłopaków, co tutaj pracują, to z racji, że mamy mało osób przez ten weekend, to on wpadł sobie case'em pojeździć, ja mu ogarnąłem ten przewód. W sumie ja tylko wiedziałem, jak ten przewód zamontować, bo tak jak tutaj przyszedł z miejsca, to tam w tym gąszczu tego wszystkiego by nie wiedział, gdzie to trzeba założyć. Zobaczcie, jak sobie orzeł siedzi. Orzeł albo jaszczą. I pokazałem mu, jak tam, jak tego agregatu używać, bo on wcześniej z tym nie jeździł i on już sobie działa i ja działam też. Już kończę drugi kawałek w tym miejscu, są 3, zaraz się przeniosę na 3. Chyba ten, na którym jestem, jest największy, tak mi się wydaje przynajmniej. Robię pierwszy objazd, poprzeczkę robię na 2 razy. 12 metrów, to wiecie. To moment się schodzi. Robotę ten agregat robi, zobaczcie, jak to wyrównane jest tutaj po przejechaniu na raz. To już jest pole gotowe do siewu. Dużo mam takich rozrzuconych pól na dzisiaj do roboty. Się będzie wiele razy przenosić, nie wiem ile łącznie z hektarów do robienia. Coś przebąkiwali, że jutro będziemy rozsiewać poplon z używaniem tego rozsiewacza tutaj, niestety i niechętnie, bo wiem, z czym to się je i że to nie będzie lekko, pewnie się będzie znowu zapychać i tak dalej.
Kolka mnie nie widzę tutaj, jest po tej stronie pola. Jest jakieś takie osiedle, sporo domków, że rano mieli pobudkę, jak tu zaczynałem wcześniej. Sobie przy sobocie nie pospali niestety, no, ale to nie moja wina. Zobaczcie, jak angielskie budownictwo wygląda. Wszystko kropka w kropkę, takie same domy. Jak popatrzeć, jak horyzont tylko sięga, takie same. Nudne, szare. To mi się właśnie w miasteczkach nie podoba, bo tutaj to są właśnie obrzeża miasta takiego większego. Jakaś pani sobie. Ja myślałem, że pani sobie. Myślałem, że pani sobie myje okna, a pani razem z dzieckiem sobie szyby myje. Tu co ja pierdzielę, sobie machają do mnie. Ładna to pani chociaż nie widać, ale to z dzieckiem też. Już po piwonu, słuchaj. Co ja pierdzielę. Dla dziecka taka maszyna to jest wydarzenie. Wiem. Sam byłem dzieckiem. Zobaczcie, jakie chatki. Tutaj zobaczcie, jakie wsparcie dla z Ukrainy. Wisi flaga ukraińska. Może jakiś Ukrainiec mieszka. To czemu nie ma flagi angielskiej też? To inny kraj jest ważniejszy niż własny? No tego trochę nie rozumiem, bo chyba, że tu jakiś Ukrainiec mieszka, to wtedy bardziej bym rozumiał. No ale to nie ma co w politykę wchodzić. Dobra, będziemy właśnie zmieniać sobie pole, przyjeżdżać z jednego na drugie, to możecie zobaczyć, jaka to fajna podróż z perspektywy. Jazdy tym gadem. Bo lekko nie jest. Nie mamy teraz eskorty, nie ma kto nas eskortować, żeby wyjechać chociażby z bramy. Musimy się tutaj wychylić mocno do przodu. Przepuścić tutaj wszystko, co jedzie. Motocykle, auto, etc. Tu jest też zakręt, samochody się dosyć często wychylają i one zbyt wolno nie jeżdżą. Musimy wyjechać, maszynę podniosłem na maksa. Duży skłon. By się nam chciała zmieścić. Żeby tylnymi łapami nie drapać. Ale powolutku wyjeżdżam. Tu już jakiś samochód stoi, ale tu sobie poczeka. Jest głęboki rów z tej strony, ale powinniśmy wyjechać i chyba nam się udaje. Udało się. To mamy zbanie, ale wjazd na drugie pole wcale nie jest lepszy. Zresztą sami zaraz zobaczycie. No chociaż mógłby się do boku tym autkiem kolego przytulić, bo się tak za bardzo to my się nie zmieścimy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Można jeszcze tutaj włączyć koguty tak zwane. I ruszamy. Strasznie są szyby zawalone, zakurzone, ale to normalne przy takiej pracy. Już z tyłu jakieś auto jedzie, ale tutaj na razie tym się nie przejmujemy. Zastanawiam się, jak się złożyć, żeby w tamtą bramę wjechać, tam gdzie teraz jedziemy, bo tam jest też cholernie ciasno. Ale zaraz zresztą sami zobaczycie.
napęd się rozłączyć. Zresztą on powie, że jakieś tam prędkości sam się rozłącza, ale później się zwolni, to znowu się zaklika, więc lepiej mieć wyłączony. Pięknie, akurat tam gdzie wjeżdżamy stoi kurwa jakiś Land Rover. Wspaniale. To nie jest dobre miejsce do parkowania. Mam nadzieję, że przynajmniej jest kierowca. Pewnie tego przednim obciążnikiem elegancko wypchnę i się nauczy, że się nie staje w bramach. Kierowcy? Nie ma. No to wspaniale. Kurwa, co za ludzie. No nic, jakoś może się przyciśniemy. Co tacy ludzie mają w głowie, żeby to parkować w takich miejscach? A ja potem będę musiał wyjeżdżać w tamtą stronę, się zastanawiam jak ja wyjadę, no ale już wiem jak trzeba będzie wycofywać po prostu. Trzeba będzie do tyłu się łamać, w tą stronę wyjeżdżać z tego pola, bo to inaczej się nie da. No, poszło troszeczkę sprawniej niż się spodziewałem, muszę być szczery. Niemniej dobrze. Się rozkładać, ale żeby się rozkładać musimy rozblokować dwie rzeczy. Może do kogoś pracującego tutaj, cholera wie. Dosyć nisko ten wał mieliśmy podczas transportu. Takie one są rozblokowane. Nie, nie, to ja je później będę musiał tylko zblokować. Po otworzeniu tego możemy go teraz rozkładać, wariata. Ten musimy rozblokować. Jest cholernie sucho i twardo. Słabo do chodzenia w Adidasach. Dużo takich małych kawałków mamy dziś. Rozkładamy to kino zatem. Ile to trwa? Dobra, teraz musimy zamknąć. Ukurzone jest. To normalne.
Takie bajery są, że te koła zliczają kilometry. Nie wiem po co. Ustawimy, wiem nawet już jak. Musimy też na delikatną szagę uprawiać.